Siemano, z tej strony ChatPlayer i to jest szósty odcinek GTA 5. Nie wiem dlaczego, ale jakoś po loadingu pojawiłem się na środku tego parku. Nie wiem, wygląda aż środek, sam środek miasta. Nie wiem czemu akurat tutaj. O! Dzwoni do nas żona Michaela właśnie, Amanda. Musimy pomóc Amandzie, znaczy mamy wybór. No dobra, pomożemy jej. You want me? All right, I'm coming. The one phone call rule is for real policemen. Is that money? Dobra, pożyczymy sobie tego mini od gościa. Akurat się nawinął, miał pecha dzisiaj. Dobra, gdzie to będzie? Muszę tam w ogóle dojechać w 2 minuty. Tak, mam tutaj timer po prawej stronie. W prawym dolnym rogu. O kurwa, jak ten mini się ślizga. No właśnie, Michaela żona mogła zadzwonić po instruktora tenisa, a nie po Michaela. Po ostatnich wydarzeniach. Kurwa, ten mini masakrycznie się prowadzi. Dobra, jesteśmy już blisko, prawie na miejscu. I... Tak jest, tutaj widać policyjny samochód. I la calle popular. Saludos. Wsiądź do radiowozu. Okej, nie ma sprawy. Nie zdążyłem nawet zmienić ciuchów po tej ostatniej misji w siedzibie Face Invadera. Ucieknij policji. O kurwa! 3 gwiazdki! Od razu mam 3 gwiazdki. O kurwa, helikopter! O masakra! I'm on top of it. Ale się wjebałem. To co ona zrobiła? Znaczy no, ja w sumie zajebałem radiowóz. To bardziej chyba moja wina teraz. Przydałaby się ta umiejętność Franklina w zwalnianiu czasu, ale tu już nie mam wyboru. Dobra, nikogo nie ma na radarze przede mną, dopóki się... Niekiedy się tak pojawiałem z nienacka. Zobaczymy, czy mi się uda uciec teraz. Gdzieś tutaj może? Nie. Aj, myślałem, że tędy przejadę gdzieś tam na tyły. Dobra, mam gliniarzy przede mną. Spróbuję ich wyminąć. Kurwa, znowu się wjebałem głupio. Ale dobra, schowałem się w sumie. Tyle. Dobra, uciekłem i w sumie przez przypadek się tak schowałem za tym, nie wiem co to był, jakiś Burger King czy kichuj wie. Dobra, musimy odwieźć teraz Amandę do domu. Jakieś radio może? Really? Now? You're a pig. Oh. Great. Real inconspicuous. Oh, mogę wrzucić syrenę. Don't say it. What? That I have everything I want. So why am I stealing? Dobra. My lips are sealed. Because if you say that, I'll say the same to you. I'm not saying anything. I'm just doing my best. No, jesteśmy nawet blisko domu. Myślę, że będę musiał przez całe miasto jechać. You are not a child. Nie pierdol. Jeszcze raz. I mean, who are you to judge me? Oh, I'm not judging? No, not at all. You're loving this, aren't you? Oh yeah. Dobra, będziemy mogli sobie zaparkować radiowóz w garażu. Love, big love. Get rid of the car, Michael. It can't stay in the driveway. Ale w garażu już może zostać, nie bój się, maleńka. Dobra, mieliśmy taką malutką misję poboczną. Dobry mąż jestem teraz. Kurwa, wzorowy mąż. Niedobry. Tak jest, pozbędziemy się radiowozu w ten właśnie sposób. Daddy's home. No
Wiecie co? Myślę, że spróbujemy sobie zagrać w tenisa, tylko pierwsze się przebiorę z tych chujowych ciuchów. Gdzie te ciuchy się zmienia? Chyba gdzieś na górze. Czekaj, czy syn dalej napierdala w Righteous Slaughter. Wyposaż swoją furę w nowe zderzaki, felgi, opony, błotniki, albo podrasuj ją i dzięki nowemu coś tam... Tylko, że będę musiał ściągnąć pewnie iFruta, którego znowu będą... Świeża dostawa co? Świeża dostawa co? Nowych części, aha. Dobrze, zajrzymy tam kiedyś. A to? Martin. Martin się upomina o swoją należność za dom, który mu przez przypadek rozjebaliśmy. Gdzieś tutaj jest garderoba Michaela. Tak jest, nareszcie. Michael, możesz te... Michael, teraz jest dobra pora, żeby wykonać jakiś ruch na giełdzie. Masz tutaj link do biura. Mogę wykonać ruch... kurwa, jak się to daje? Tu. Gra na giełdzie. Michael, teraz jest dobra pora, żeby wykonać jakiś ruch na giełdzie. Masz tutaj link do biura maklerskiego. Kupuj tanio, sprzedawaj drogo. Super. Mogę od razu wejść na ten link. I tragiczne w skutkach eksplozja zabija prezesa. Dobra, może byśmy coś w sumie kupili, czemu nie? Rynek jest chwilowo niczyny z powodu aktualizacji, proszę spróbować później. Dobra, spróbujemy później. Tak wygląda net swoją drogą. Dobra, przebierzmy tego Michaela. Stroje. Dobra, normalny strój. No i wyjdziemy sobie na zewnątrz, zobaczymy jak wygląda gra w tenisa. W sumie Michael ma ten kort na zewnątrz, koło basenu. I to przy okazji podnosi też nasze statystyki. Według tego co wiem, będę miał lepszą kondycję dla Michaela. No wyłaź, wyłaź. Tak jest. Ciekaw, z kim będę grał, z żoną? Albo kurwa z instruktorem. To chyba miniganem by się grało. Kolejne połączenie. No dobra, zobaczmy co to jest. It's Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. Oh, I have no idea what you're talking about. Aha. What you do is your business, bro. Anyway. Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. And now, my shares ain't worth dick. Sorry about that. I need work. And I thought maybe you could provide. I mean, I'm smart enough to track you down, aren't I? I guess you are. Hey, I'll be in touch if anything comes up. Oh, proszę. W czasie gry poznasz postacie, które pomogą ci podczas napadów. Dzięki temu pozyskasz dostęp do większej liczby członków ekipy. Dobra, mamy nowego członka ekipy, zajebiście. Naciśnij prawo, aby zagrać w tenisa. Nie ma sprawy, gramy. Tylko z kim? Z Amandą! Zapoznaj się z używaniem rakiety. Użyj L, aby wymierzyć uderzenie. Aby zrobić wymach rakiety, naciśnij X lub użyj trójkąt, aby wykonać lob. Dobrze. Zabić oznaczone. A, dobra. Jakoś damy radę. Jeden set na szybkości. Wybierz. Zacznij grę. 5 setów włączyłem. It's been a long time since I saw you sweat and heard you moan, my little buttercup. Oh, well, it's been a long time since you were a charming, attractive human being, my little pumpkin head. Wow. Dobra, punkt stracony. Dobra, miał być jeden set. A tutaj nastawiłem przez przypadek na 5. Więc zagramy jeden i po prostu chyba z tego... A, mogę wyjść. Zakończ, okej. Okay. Zakończę i zagramy jeszcze raz.
O kurwa, się Michael zmęczył. Jeszcze raz dawaj. So, are we gonna do this? You should see your wobble when you serve. Nie pięć setów, nie pięć, jeden. Dobra, teraz możemy grać. But at least we still got tennis. We'll always have tennis until I can't stand the sight of you. Wow. To jak leci w ogóle. Aj, znowu mi się nie udało na maksa. No nie, ona takiego loba puściła? Kurwa! Chyba jest trochę za dobra. A ja pierdolę, ma punkta. I jest, nie ma. A myślałem, że jebnę asa, no. Masakrycie ona napierdala. Game przegrany. O, masakra, no. Dobra, będziemy grali do 5 gemów aż. A ja chciałem tam wcześniej 5 setów włączyć, no to nie. Dobra, jest w końcu mój punkt. To miał być w sumie lob, ale dobra. O kurwa. No w tenisa nie jestem za dobry, ale Virtua Tennis też nigdy nie lubiłem grać, więc... Nie dziwcie się tutaj. Jebana, no. Dobra. 30-15. O, jej błąd. Ale poszłem. O. Out! Out! Amanda ma kolejną piłkę gemową. Dobra, chyba to wyłączę za chwilę. Uuu, ale się rzuciła? Mamy równowagę. Kurwa, no. You got a tennis game in there, pal. Dobra, wiecie co? Chyba to za długo będzie trwało. Więc wyjdziemy z tego. I przejdziemy do właściwej misji. Zobaczyliśmy przynajmniej, jak wygląda tenis. Ojej. Dobra, dało mi to jakąś kondycję albo coś w tym stylu? Nie wiem. Dobra, udajmy się do tej M-ki tutaj na radarze i to będzie kolejna misja dla Michaela. Muszę kiedyś rozegrać cały taki mecz i spróbować ją pobić. Widać, że jednak te lekcje z instruktorem nie poszły na marne. Coś tam kobieta umi. Dobra. Zacznijmy tą misję. Córeczka tatusia. Teraz kurwa będziemy mieć z córeczką do czynienia. Synuś jest okej. Okay.
love what I represent. You love being the... Dude, do you even have a penis? Or are you one of those hermaphrodites born without genitals? Tricks up our sleeves, huh? Fame! Just a nightclub singer with a broken heart. I still love you, Tony. Get hold of yourself. You're in over your head and you're up there. Damn. Jimmy! God damn it. The fuck you doing? Nothing. Really? Because I keep hearing hermaphrodite this, a cock that. Go away. What? Yeah, go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you! What the fuck? Disrespectful little asshole. I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you. Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want, to be hit by your son? Yeah! No! I just want you to do something! Besides, sit there, eating! Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all! I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride, then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine, let's go on a fucking bike ride. Kurwa, będziemy jeździć na rowerze z synem. A miała być córeczka tatusia, podobno. We'll take a bike ride along Vespucci Beach, and I'll show you just what you want to see. Podczas komunikacji, znowu mój net dostaje pierdolca. This day was going so well until you showed up. You know that? Ugh! Myślałem, że jedziemy na wycieczkę rowerem, a after that boat stunt. What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. If I'm hanging with you, I'm listening to my music. Fuck yeah, my jam. To była wycieczka. Moral sensibilities when yours are so unbelievably fuck-based. Don't push me. Seriously, some guys borrow your bow. Borrow? You were hiding in the head crying kidnapped. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right, they fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me. But I didn't expect or want them to get killed. You think I'm gonna let some guys ride off with my son? Look, I knew you were a bad guy, but... Oh, a bad guy. A crook, a killer, a thief, a liar. I guess I've been all those things one time or another, right? It's just... What? Syn Michaela ma dobre zdanie o nim. Właśnie słychać. You're the good guy. Yeah. Anyway, I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way, but I hadn't, like, seen that happen before. Yeah, well, that's me, Jim. And I've been trying my best to get things under control for the last... ten years. But that was an extreme fucking situation, and I had to act. A normal person wouldn't have done that. Yeah, well, I had to protect you. Yeah, keep telling yourself that when you see their faces every time you close your eyes. Here we are. Nie wiem, o co on ma pretensje. W sumie odzyskaliśmy bidulka z jachtu, a ten jeszcze ma jakieś wyrzuty, kurwa, tutaj do Michaela, więc nie wiem, o co mu chodzi. Dobra, idziemy wynająć rowery. Take your pick. Dobra, ja biorę tutaj kozacki górski. This one'll do. If I make it to the end of the pier first, you're gonna buy me a big ass new flat screen. Musimy się wyścigować. End of the pier? All right. But if I beat you, you're gonna behave like a human being. Wow, ale w ogóle napierdalam na tym rowerze. Naciśnij R1, aby wykonać podskok. Aha.
O kurwa. Dobra, mieliśmy troszkę przewagi. Jedzie, jedzie. Ty, fajna ta jazda na rowerze. Podoba mi się. Fucking crazy, pani nas skomentowała. Dobra, ale mamy wycieczkę. Jeb! Jeb! Dobra, pojechaliśmy trochę na jednym kole. Gdzie to jest? Coś się chyba zamotałem tutaj. Chyba mieliśmy tam wcześniej skręcić. O ja cię nie pierdolę, ale się zamotałem. A już byłem prawie przy samym... molu. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj na jednym kole. Zabrakło mi kondycji, zaraz umrę. Dobra, byłem pierwszy. Looks like you're buying your own TV. You know, this is real nice, Dad. Bonding. Oj, co za rodzinna atmosfera. Yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck! Ah! Dad, wait! Michael jak się szybko rozebrał, o kurwa. Biegnij w stronę krawędzi i naciśnij kwadrat, żeby skoczyć do wody. Dobra, lecimy. Uhu, bańka! Naciskaj... Of, kurwę. Pływanie poprawia kondycję. Dobra, wygląda na to, że jednak to będzie misja z córeczką. R2, żeby zanurkować, okej. Właśnie zastanawiałem się wcześniej Franklinem, jak się nurkuje i dobra, już wiem teraz, R2. No i... Dignity się nazywa jacht i kręcę na nim dupcoki, no dobrze. Odskulowe radyjko. Hey, Mansion! Whoa! Plus, we're taking you out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was what? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Shit, ain't cool, Daddy. Man. Dude, what are you doing? Hey. Fuck, ah, man. Come. I like him. What's your problem? You're such a jerk. Dad, you dumbass. She might have curved you. Yeah, well, so am I. Fuck the seat of my fucking boat. Oh, motherfucker. No i pewnie będą do nas znowu strzelać, niech mnie chuj.
God damn it! Go! Co przysnąść? Przytrzymaj R2, by przyspieszyć, to już się domyśliłem. Trochę tu ciemno w tym kanale. Dobra, nie spodziewałem się tego dokładnie po tej misji. Myślałem, że skończy się na tym synalku, ale... Dobra, fajnie, fajnie się to rozwinęło. Będziemy napierdalać kanałami? TV people, celebs, serious drug dealers. Well, since when did TV people and drug dealers start hanging out? Come on, Dad, it's Los Santos. Whoa, ho, ho. Go, go, keep going. Hey, turd buckets, if you kill us, you'll be jailed and the sea sharks will be impounded. Masakra, jak poszczelam córeczkę, to co? Przydałby się na taka łódź, nie głupi kurwa skuter. Udało się chyba. Dostań się na brzeg, na który brzeg? Dobra, odzyskaliśmy córeczkę z jachtu. Teraz musimy się dostać z powrotem na molo. Dobra, zsiadaj maleńka. Podjechaliśmy pod same schody w sumie. Jimmy grzecznie na nas czeka na molo. Gdzie on jest? On jest tam na dole? O, podwyższyła mi się nawet kondycja. Tak, był na dole, a ja tutaj wyłażę niepotrzebnie do góry. O, przy okazji będzie furka jakaś do zajechania do domu. Jest, jest, jest. He smashed my TV and he took me to the beach with my skin. So what, you send him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like you get sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. No i tak się skończył nasz rodzinny dzień. A Michael chciał dobrze. ...67%. Najwyższa prędkość 123%. Nieźle. Nie wiem, o co chodzi ze stabilizatorem. Szybszy niż ryba. Nie wiem, o co chodzi. Też pewnie coś opływanie. Dobra. Ukończyliśmy tą misję i nie wiem, czy nie będę tutaj kończył teraz odcinka. Relaks przy cygaretku. Aha, nasza fura została odholowana i musimy ją odebrać teraz. Ale dobra, spoko, chyba tego wam już nie będę pokazywał. Dochodzimy do granicy 30 minut, powinno się skończyć odcinek. I dobra, zobaczymy się następnym razem w kolejnej misji. Tym razem było tak bardziej rodzinnie Michaelowo. Myślałem, że to będą inne trochę misje, ale dobra, to też jest część gry. I miło jest to zobaczyć, jak to wygląda. Więc do zobaczenia następnym razem. Jeśli się wam podobało, zostawcie proszę lajka i skomentujcie co i jak. Trzymajcie się, na razie.
Pa, pa.